Dwupunkt można wykonywać na co najmniej kilka sposobów. Ten, który chcę przedstawić, jest według mnie najodpowiedniejszy do rozpoczęcia praktyki. Na pierwszy rzut oka może się wydawać dość skomplikowany, ale zapewniam, dużo trudniej się o nim mówi niż wykonuje. W tym nagraniu chcę zaprezentować ogólny schemat techniki i kilka wskazówek pomocnych do jej wykonania. Po zapoznaniu się z metodą polecam nagranie dwupunkt sesja prowadzona, wraz z którym będzie można już samodzielnie wykonać dwupunkt dla siebie. Jak więc to wygląda? Aby świadomie skorzystać z tej wspaniałej techniki, dobrze jest znaleźć sobie odpowiednie do tego miejsce, tak aby nikt nie przeszkadzał nam przez jakieś 5 do 15 minut. Dobrze jest zadbać o to, byśmy w razie potrzeby mogli odchylić się do tyłu i bezpiecznie o coś oprzeć, na przykład o fotel, krzesło czy kanapę. To ważne na wypadek pojawienia się silnego załamania fali kwantowej. Gdy już to zrobimy, w tej wersji dwupunktu, układamy swobodnie dłonie na udach, zamykamy oczy i rozluźniamy ciało. W tym celu bierzemy 3 głębokie oddechy, skupiamy swoją uwagę na poszczególnych częściach ciała, skanując je z dołu do góry. Pomoże nam to połączyć się z tu i teraz, usprawni przepływ energii w ciele, a także całą praktykę. I tutaj przechodzimy do konkretów. Na początku uświadamiamy sobie, że wszystko jest energią i informacją, że jesteśmy zanurzeni w polu wszelkich możliwości i pozwalamy sobie z nich korzystać, pozwalamy sobie ich doświadczać. Pole wszelkich możliwości możemy rozumieć w zależności od tego, co jest nam bliższe, jako Boga, miłość, źródło, światło, zjednoczone pole superstrun, matrycę energetyczną itd., itd. Gdy już będziemy mieć to za sobą, przenosimy uwagę do serca w okolice mostka. Możemy w tym miejscu na chwilę położyć dłoń i poczekać na wrażenia, jakie się pojawią, ale możemy też obserwować te wrażenia naszym wewnętrznym wzrokiem. Może to być ciepło, może to być uczucie chłodu, bicie serca, mrowienie albo poczucie głębokiego spokoju. Dajmy sobie na to chwilę, a następnie przywołajmy w myślach nasz temat. Temat, czyli powód naszego dwupunktu. Zróbmy to najogólniej, najlepiej za pomocą jednego słowa. Na przykład, jeśli nasz dwupunkt dotyczy jakiegoś schorzenia, niech będzie to zdrowie. Jeśli pracy, niech będzie to praca. Jeśli relacji z jakimś człowiekiem, możemy przywołać w myślach jego imię. Gdy to zrobimy, wyobraźmy sobie, jak nasz temat miękko i spokojnie zanurza się w naszym sercu. W kolejnym kroku skupmy całą uwagę na lewej dłoni. Spróbujmy odczuć wszystkie wrażenia, jakie się w niej pojawiają, a gdy już poczujemy energię lewej dłoni, przywołajmy w myślach nasz stan teraz, czyli sytuację, którą pragniemy zmienić. Sytuację powiązaną z naszym tematem. Przywołajmy emocje, które są z nią związane. Poczujmy dyskomfort i bez oceniania zaakceptujmy wszystko to, co przychodzi. Gdy już to zrobimy, połączmy w wyobraźni nasz stan teraz z naszą lewą dłonią, ustanawiając tym samym nasz pierwszy punkt. Następnie przenieśmy uwagę z lewej dłoni na prawą dłoń, odczujmy energię prawej dłoni i przywołajmy w myślach nasz wybór. Nasz wybór, czyli to, czego pragniemy. Możemy sprecyzować go dokładnie, ale nie musimy tego robić. Pole wszelkich możliwości i tak zrealizuje to, co dla nas najlepsze. Możemy więc użyć sformułowania typu najlepsze dla mnie zdrowie, najlepszy dla mnie związek i tak dalej. Gdy to zrobimy, łączymy w wyobraźni nasz wybór z naszą prawą dłonią i ustanawiamy drugi punkt. No i wreszcie pora na intencje. Gdy już uświadomimy sobie nasze dwa punkty reprezentujące stan teraz i nasz wybór, wypowiedzmy krótką intencję. W zależności od tematu może to być uzdrowienie,
transformacja blokad, odpuszczenie, integracja pomocnych środków, w zależności od tego, co podpowiada nam intuicja. Gdy już to zrobimy, wyobraźmy sobie, jak nasza uwaga schodzi z głowy do serca w postaci małego kamyczka wpadającego w toń wodną. Zobaczmy, jak ten mały kamień wywołuje przyjemne fale rozchodzące się na boki. Zauważmy, jak wraz z nimi zaczynamy się rozszerzać. Odczuwajmy obie dłonie jednocześnie, czekając na wyłonienie się tak zwanego eufo-uczucia, czyli uczucia charakterystycznego dla pola serca. Może to być miłość, radość, wdzięczność, ekstaza, ale może to być również bezruch, cisza czy spokój. Odczuwajmy obie dłonie jednocześnie i rozkoszujmy się tym przyjemnym stanem przez 2-3 minuty lub tyle, ile potrzebujemy. Stan relaksu to moment, w którym może się pojawić załamanie fali kwantowej. W tym czasie możemy zacząć się kołysać do przodu, do tyłu, na boki. Nie przejmujmy się tym, że podobne reakcje się pojawiają lub że się nie pojawiają. To, że nic nie zaobserwowaliśmy, wcale nie oznacza, że dwupunkt nie zadziałał. Po prostu odczuwajmy obie dłonie jednocześnie i relaksujmy się naszym przyjemnym stanem. Możemy w tym czasie przywoływać jakieś przyjemne obrazy, wspomnienia, skojarzenia. Może to być przebywanie na łonie natury, na przykład pływanie w ciepłym jeziorze, odczuwanie smaku słodkiej wody na ustach, czas, kiedy leżymy na łące, słyszymy śpiew ptaków, czujemy zapach trawy. Odczuwamy obie dłonie jednocześnie i rozkoszujemy się tym stanem przez minimum 2-3 minuty. Ten moment, ten etap w dwupunkcie jest niezwykle istotny. Pozwala nam na chwilę zapomnieć, oddzielić się od naszej intencji, a tym samym pozwolić światu, wszechświatowi, aby zadziałał w naszej sprawie. Gdy już poczujemy, że nasz dwupunkt dobiegł końca, dajmy sobie jeszcze chwilę na krótki odpoczynek. Poprzeciągajmy się, poziewajmy i najlepiej zapomnijmy o naszej intencji. Zaufajmy, że wszystko przyjdzie do nas w najlepszym momencie i w najlepszej formie. Może się to pojawić natychmiast, może się pojawić po kilku miesiącach. Najczęściej efekty przychodzą po 3 tygodniach, ale nie jest to zasadą. Efekty te mogą się zamanifestować w postaci synchroniczności zdarzeń, to znaczy zaczną nagle pojawiać się odpowiednie okazje, propozycje, odpowiedni ludzie, odpowiednie terapie, informacje itd., itd. Może się to również zamanifestować w postaci natychmiastowej transformacji. Jeśli dokładnie sprecyzowaliśmy nasz dwupunkt, nie oczekujmy konkretów. Może się okazać, że to, co do nas przychodzi, będzie znacznie lepsze niż to, co sami sformułowaliśmy. Jeśli nasz wybór, nasza intencja miałyby być dla nas z powodu na przykład naszej niewiedzy lub dla kogokolwiek krzywdzące, dwupunkt zwyczajnie nie zadziała. To, co negatywne, nie połączy nas z polem wszelkich możliwości. Reasumując, zaczynamy od uświadomienia sobie, że wszystko jest energią i informacją, że jesteśmy zanurzeni w polu wszelkich możliwości i pozwalamy sobie z nich korzystać. Skupiamy uwagę na sercu, uświadamiamy sobie nasz temat, następnie przenosimy uwagę na lewą dłoń, skupiamy się na naszym stanie teraz, przenosimy uwagę na prawą dłoń, uświadamiamy sobie nasz wybór, wypowiadamy intencje, przynosimy uwagę z głowy do serca i rozkoszujemy się stanem relaksu przez 2-3 minuty. To wszystko. Jeśli poczułeś, że chcesz zrobić swój pierwszy dwupunkt, zapraszam Cię do nagrania dwupunkt sesja prowadzona i życzę Ci pięknych, owocnych transformacji.